Obejrzyjmy teraz, w jaki sposób wykonać konstrukcję położenia obrazu w zwierciadle płaskim. Mamy zwierciadło płaskie, mamy świecący przedmiot, który w naszym przypadku jest czerwoną strzałką, posadowioną na osi optycznej. W celu wykonania konstrukcji, oczywiście z grotu naszej strzałki prowadzimy promienie świetlne padające na zwierciadło, przy czym każdy promień padający odbije się od zwierciadła pod tym samym kątem, pod jakim padał. Widzimy, że te promienie odbite tworzą wiązkę rozbieżną, nie przecinają się nigdzie. A co za tym idzie, nie powstanie rzeczywisty obraz naszego przedmiotu. Co robimy w takiej sytuacji? W takiej sytuacji oczywiście rysujemy liniami przerywanymi przedłużenia promieni odbitych. Te przedłużenia przecinają się w jednym punkcie i jest to punkt, w którym powstaje obraz grotu naszej strzałki, przy czym obraz podstawy strzałki powstaje na osi optycznej. Jakie są cechy tego obrazu? No po pierwsze jest to obraz pozorny, ponieważ przecinają się nie odbite od zwierciadła promienie, tylko ich przedłużenia. Po drugie widzimy, że obie strzałki i przedmiot i obraz są skierowane ku górze, więc obraz nie jest odwrócony. Taki obraz nazywamy obrazem prostym. No i widzimy, że wielkość obrazu i przedmiotu są takie same, a więc obraz jest naturalnej wielkości. To zresztą koresponduje z naszymi codziennymi doświadczeniami, bo przecież zwierciadeł płaskich używamy bardzo często w domu po to, żeby przejrzeć się w lustrze. No i zauważyć możemy łatwo, że to zwierciadło nie jest ani powiększające, ani pomniejszające, więc obraz jest naturalnej wielkości. Moi drodzy, z tych czterech promieni, które narysowaliśmy w tej konstrukcji, oczywiście wystarczy narysować dwa, aby konstrukcja była poprawna. Dwa z tych czterech promieni możemy usunąć i w ten sposób powstaje pełna konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim.